Czwartkowa wizyta premiera Morawieckiego przyniosła budżetowi miasta kilkumilionowe wsparcie. Tak zwana tarcza dla samorządów z tak zwanego funduszu COVID-19 ma w przypadku Suwałk bardzo konkretny wymiar. To ponad 7 milionów złotych. Fajna niespodzianka, przyjemna, sympatyczna, bo ja już wczoraj żartowałem, jeżeli 7 milionów ponad złotych przypadło tutaj w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Suwałk, to ja po taką kwotę codziennie mogę jeździć do Warszawy, jeżeli oczywiście zapraszano by mnie. To jest taka kwota, która pozwoli na pokrycie pewnych naszych wydatków inwestycyjnych związanych z tymi inwestycjami planowanymi na ten bieżący rok. Wiemy, że COVID naprawdę wyrządził duże spustoszenie w budżetach jednostek samorządowych, również i w naszym budżecie notujemy spadek wpływów, szczególnie podatkowych, w relacji do ubiegłego roku. No i ten ubytek będziemy mogli pokryć tą kwotą ponad 7-milionową. Prezydent Renkiewicz docenia pomoc państwa w trudnym również dla samorządów w czasie pandemii. Nieustannie monitoruje stan kasy miejskiej. Cieszy bardzo, że jakieś pieniądze, realne pieniądze popłyną do naszego miasta. Oprócz tego czeku, który wczoraj otrzymałem, czy promesy, to oczywiście tu oczekujemy na rozwiązania prawne, bo nie wiemy, jakie będą zasady wydatkowania tych środków finansowych, bo tutaj jeszcze potrzebna jest uchwała rządu w tym zakresie, ale pewnie ona będzie wkrótce podjęta i te pieniążki otrzymamy w lipcu. I one nam pomogą, tak jak mówiłem, pokryć te niedobory, które wystąpiły w wyniku pandemii. COVID będzie mniej bolał, chociaż szacowaliśmy ten ubytek dochodów wyższy i on już jest wyższy, ale te 7 milionów 185 tysięcy to jest też poważny zastrzyk finansowy dla naszego miasta i fajnie, że tak jest, że taka decyzja została podjęta i to tarcza skierowana została tym razem do samorządów, nie tylko do przedsiębiorców, jak było wcześniej. Taką miłą niespodziankę, choć w niższej wysokości, dostały wszystkie gminy powiatu suwalskiego. Jak się dowiedzieliśmy, środki te będzie można wykorzystać na inwestycje i działania bliskie mieszkańcom.